Filip, w spotkaniu 22. kolejki PKO Ekstraklasy przegrywamy na własnym stadionie z Wisłą Kraków 0-1. Jak skomentowałbyś to spotkanie? Na pewno zagraliśmy słaby mecz i to nie ulega wątpliwości. Nie stwarzaliśmy sobie znowu sytuacji podbramkowych. No, ciężko jest wtedy wygrać mecz. Po prostu na pewno musimy nad wieloma elementami popracować. Bo Wisła nie była jakimś zespołem, który był nie do pokonania. No, w pierwszej połowie grali lepiej od nas, w drugiej już tak tego nie było widać, no, ale wtedy przytrafiła nam się ta stracona bramka, także no, jest nad czym pracować. Uważasz, że właśnie ten brak skuteczności i brak przede wszystkim kreowania sobie sytuacji jest w tym momencie naszym największym problemem, bo w rundzie wiosennej no, jeszcze nie zdobyliśmy żadnej bramki? Tak, myślę, że przede wszystkim właśnie to, że nie kreujemy sobie tych sytuacji i ciężko jest wtedy strzelić bramkę, bo mamy tę sytuację jedną, dwie na mecz, gdzie w rundzie jesiennej było tych sytuacji zdecydowanie więcej i też wtedy jest większe prawdopodobieństwo po prostu, że strzelimy bramkę. No, tu na pewno musimy pracować nad tym. W najbliższą niedzielę rozegramy kolejną kolejkę, tym razem z Wisłą Płock. Ten mecz może okazać się na koniec rundy zasadniczej kluczowy, bo do zespołu z Płocka, który zajmuje obecnie 8 miejsce, tracimy tylko 3 punkty. Tak, może się okazać kluczowy. No i przede wszystkim my też nie zaczęliśmy dobrze, bo dwie porażki. Także no, jedziemy tam po 3 punkty, bo musimy się podnieść po tych pierwszych dwóch kolejkach, żeby powalczyć jeszcze o tą ósemkę. No, tutaj wiadomo, nic nie jest stracone. No, troszkę sobie skomplikowaliśmy sytuację sami. No ale tak jak powiedziałem, jedziemy do Płocka po 3 punkty, bo to nam bardzo ułatwi i też lepiej ustawi nas w lepszej sytuacji przed resztą meczy rundy zasadniczej.